Sieć neuronalna to nowoczesny, cybernetyczny silnik matematyczno-regułowy. To jakby kawałek ludzkiego mózgu wyjętego, zorganizowanego matematycznie, zewnętrznie, napędzanego elektrycznie, zbudowanego z bardzo podobnie działających, tak jak prawdziwe neurony, neuronów sztucznych, które pracują bardzo podobnie jak mózg naturalny, z tym, że wielokrotnie szybciej, z wielokrotnie większą wydajnością i nieporównywalnie wielokrotnie większą pamięcią. Zatem jest to rodzaj, powiedzmy, sztucznego mózgu, który uzupełnia naturalny mózg w działaniu. Iqtal, czyli właściwy robot cyfrowy w systemie neuroterminal, w systemie chmurowej cyfrowej opieki nad chorym w przychodni Neurosfera, jest bardzo skomplikowany sposób zbudowaną siecią neuronalną wraz z kilkoma systemami matematycznymi, który ma wprowadzone jako dane wzorcowe wszystkie dane na temat wszystkich postaci padaczki, ich cech diagnostycznych i sposobów leczenia. Do tego wzorca porównujemy każdego chorego, który pojawi się w neurosferze. Chory, który pojawi się po raz pierwszy na tak zwanej wizycie zero, jest, można powiedzieć, w cudzysłowie deponowany w systemie, czyli wszystkie cechy jego choroby są opisywane cyfrowo w systemie i system porównuje sobie jego osobliwe, indywidualne cechy do wszystkich cech wzorcowych, które zawiera. I na tej podstawie powstaje diagnoza, czyli Iqtal stwierdza, jaką najprawdopodobniej formę padaczki ma nasz nowy chory i proponuje do tego stosowną terapię. Rezydent, specjalista i partner medyczny. Rezydenci są to najmłodsi lekarze na początku swojej ścieżki, którzy opiekują się pacjentami we wszystkich takich podstawowych zagadnieniach dotyczących kontaktu lekarz-pacjent. Specjaliści są to lekarze z większym już doświadczeniem, którzy stanowią taki zasadniczy filar opieki nad pacjentem. To oni diagnozują, decydują o leczeniu, o ścieżce diagnostycznej, a w razie jakichkolwiek kłopotów mogą zwrócić się o pomoc do partnera medycznego, czyli lekarza o największym stażu i doświadczeniu. Partner medyczny decyduje o leczeniu wszystkich tych najtrudniejszych przypadków. On jakby prowadzi rozwój merytoryczny całej placówki. W neurosferze każda wizyta może odbyć się zarówno w formule stacjonarnej lub online. Przygotowaliśmy rozbudowany system wizyt zero, pierwszej oraz regularnej, dzięki którym zbieramy informacje o pacjencie, stawiamy diagnozę i rozpoznanie. Na koniec dnia to pacjent wybiera, w jakiej formule chce je odbyć. Wierzymy, że to bezpieczny, wygodny i profesjonalny sposób leczenia padaczki.